W sobotę 25 sierpnia koło gospodyń wiejskich w Markocicach gościło zespoły folklorystyczne z naszego regionu w ramach 12 spotkania integracyjnego zespołów folklorystycznych w Małym Trójkącie. Burmistrz Andrzej Grzmielewicz w swoim wystąpieniu nawiązał do tradycji oraz zaznaczył, że bardzo ważne jest organizowanie tego rodzaju wydarzeń. Cieszę się dlatego, że przy okazji tych 12 edycji, to tak trochę się zbiega z moją długością, że tak powiem, urzędowania w mieście i gminie Bogatynia, to niezwykle serdeczne i przyjemne spotkania, ale to przede wszystkim śpiew, to poszanowanie tradycji, to często odwoływanie się do patriotyzmu, do przeszłości. Ja się niezwykle cieszę, że w Bogatyni możemy tego rodzaju festiwale organizować, ponieważ niestety ta kultura ludowa jakoś tak odznacza się w coraz takim mniejszym wymiarze, a bardzo zawsze chciałem, żeby tu w Bogatyni, w takiej typowej gminie przemysłowej, gdzie również mamy bardzo wiele zespołów, mamy wielu rolników, tego rodzaju imprezy po prostu się odbywały, miały miejsce. Bardzo dziękuję i pragnę wyrazić wielką, wielką wdzięczność, bo przygotowanie tego rodzaju przedsięwzięcia na pewno nastręcza wiele różnych i trudności, i pracy, i wymaga szeregu zabiegów, żeby ta organizacja się udała. Ja tutaj widząc jakby po reakcjach wszystkich uczestników, wiem na pewno, że ci ludzie do Bogatyni chętnie przyjeżdżają. Starałem się być na wszystkich edycjach. Mamy zacnych gości, jest z nami pan Dunin, który jest znawcą folkloru. Są osoby, które często bywają w Bogatyni. Cieszę się, ponieważ to jakby też i podnosi prestiż festiwalu, ale też niesie dobrą nowinę dalej w Polskę czy na nasze województwo o tym, że warto do Bogatyni pojechać, bo nie chodzi tylko o miejsca, nie chodzi pewnie o sam konkurs, ale chodzi o wspólną, wspaniałą, ludową zabawę. 12. spotkanie integracyjne zespołów folklorystycznych w Małym Trójkącie skupia publiczność i sympatyków kultury ludowej, aby wszyscy mogli delektować się wspomnianą kulturą poprzez muzykę, taniec oraz swojskie wyroby kulinarne. Zaczynamy już organizację tego festiwalu, można powiedzieć, że i od marca, bo chcemy przede wszystkim zorientować się, które zespoły byłyby chętne, my też zawsze mamy propozycje, ale które byłyby chętne uczestniczyć w tym festiwalu. I wtedy dobór zespołów odbywa się, niestety, ze względu na wielkość naszej sali, to właśnie pod względem tego, żeby się zmieścili. Dzisiaj gościmy 8 zespołów, mieliśmy zaproszonych 10, ale to czas, gdzie w różnych miastach odbywają się dożynki, tak jak u nas Dzień Działkowca, i stąd ich ta nieobecność. Trzeba również zaznaczyć, iż zespoły folklorystyczne bardzo często współpracują ze sobą, odwiedzając się podczas podobnych uroczystości. Tak, jeździmy na dożynki do Czerwonej Wody, też byliśmy na dożynkach, teraz jedziemy, byliśmy na święcie w Hiszpanii z naszym posiłkiem, naszą kuchnią, i idziemy teraz tak samo 6 do Hiszpanii na kiszenie kapusty z naszą koroną wieńcową. I w naszym okręgu jeździmy na razie tak jakoś. Kto zaprosi, do tego jeździmy. Spotkanie okazało się również doskonałą okazją do wręczenia pamiątkowych statuetek oraz odznaczeń. A w tym roku chcieliśmy szczególnie podziękować panu burmistrzowi za pomoc w organizowaniu i taki nasz skromny dyplom razem z naszą pamiątkową statuetką. Tak, dostałem nuty, tylko ja tego języka nutowego niestety nie czytam. Pewnie coś tutaj te dźwięki znaczą, natomiast otrzymałem statuetkę, dyplom honorowy. Mam tu nasz wspaniały zespół Rozmaryn, który chociaż nie jest jakby objęty festiwalem, startuje gościnnie, choć na swojej ziemi. Spotkanie zakończyło się wspólną biesiadą, a wśród występujących nie mogło zabraknąć gospodarzy, czyli zespołu Rozmaryn.